higher level. Call me Mr. Hand. A więc siema Elo na kanałach. Słuchajcie, dlaczego jestem tutaj? Dlaczego jestem tutaj? To jest bardzo dobre pytanie i zaraz wam na nie odpowiem. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda różnica pomiędzy teraźniejszą grą a zeszłą. Także wchodzimy sobie w czytaj stan gry i teraz patrzcie to. Mamy nomadę, zrobiłem dość dużo pobocznych, zaraz wam też to pokażę i mniej więcej powiem wam, co i jak się zadziało. I nomada, jak widzicie, jest na 21 poziomie. A jak zjedziemy sobie niżej, to jak przelecimy do misji przedostatniej korpa, to mieliśmy 22. Także jak możecie zauważyć, tu kończyłem grę. Poziom 22. Tu tak naprawdę dopiero dostałem Silverhanda. Poziom 21. Tak więc już jest bardzo duża zmiana. A my sobie teraz przejdziemy do tego, co zrobiłem. No jak widzicie, kupiłem sobie takie auto. Kosztowało 75 tysięcy euro dolarów. Rozpędza się maksymalnie do 185 na godzinę. No i taka ta recenzja. No nie wygląda źle. Jest całkiem spoko. Jeździ też dość dobrze. No i oprócz tego też mam inne samochody, które pokupowałem. One jakoś nie są za specjalnie fajne. Jak możecie zauważyć. A jeszcze nie dostałem zwrotu tego pierwszego. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, no i tak, wchodzimy sobie jeszcze w ekwipunek. Pokażę wam moje aktualne statystyki i to, co mam przy sobie, czyli wchodzimy sobie ta statystyka. Tutaj jak widzicie, no wygląda to całkiem spoko. 42 poziom jest tutaj rekrutacji. To jest naprawdę bardzo duży, bo 50 już jest ostatni. Ale do mapy przejdziemy sobie za sekundę. Wiem, że jesteście ciekawi pewnie, ile zrobiłem, że już tyle mam na samym początku. Wróćmy sobie z powrotem. Tutaj jak widzicie, używam aktualnie takich broni. I tak, i uczę się walić nożem, przez to, że kolejną postać, którą chcę robić, ona będzie na punku i będę szedł w stronę takiego skrytobójcy technika. Może nie skrytobójcy, a bardziej taką techniczną stroną po prostu. No i tam chciałbym używać najwięcej tych katan, noży i tak dalej. No, nie pamiętam, czy miałem marynarkę wtedy, teraz mam taką fajną marynarkę, koszulkę złotą oczywiście, w sensie legendarną, już buty też legendarne. No, także przechodzimy sobie do najciekawszego, czyli to, co się pozmieniało na mapie. No jak wejdziemy sobie na mapę, no to jak możecie zauważyć, tą mapę wyczyściłem do zera praktycznie z tych zadań pobocznych i z tych, nie wiem, bardziej pobocznych, cholera wie jak to nazwać, tak naprawdę. Tutaj mi zostało jedno, ale trzeba cyberpsychozę zlikwidować w 100%, żeby dopiero je usunąć z tej mapy. Także jeszcze troszeczkę dość sporo. Tu też na tej części mapy, pozostawały mi tylko samochody do kupienia. Także nie za dużo już, jak możecie zauważyć. A i tu jest jeszcze jedna misja poboczna, w której trzeba mieć po prostu 20 poziom budowy ciała. Ja mam aktualnie 17, więc jeszcze trochę mi brakuje, ale wejdę też sobie w to i zobaczcie, jak wygląda moje drzewko. Całkiem sympatycznie, wydaje mi się. No ale nieważne. Przejdźmy z powrotem do mapy. No i te dwa rejony jakby zrobiłem już na 100% tego, co mogłem i na co mi pozwalał mój budżet, ponieważ teraz chcę zainwestować w auto, takie najdroższe, które jest na razie spotkane przeze mnie, czyli widzicie, 138 tysięcy kosztuje, ja mam 65 dopiero. Ale stwierdziłem, że muszę nagrać poradnik, bo już dalej są troszeczkę trudniejsze poziomy i przyda mi się nagły skok levelu, a przecież przez fabularne skaczemy levelami strasznie. No tak więc stwierdziłem, że teraz jest odpowiedni moment na nagranie kolejnego odcinka. Także z powrotem witam was i przechodzimy do misji fabularnej. Idziemy sobie do naszego tutaj ziomeczka, którego tutaj nie ma, jest. No i wchodzimy i gadamy. Zaraz się dowiemy, co się stało, jak się stało i dlaczego się stało. A on ma nas generalnie w pupie, z tego co widzę. Siadaj.
No i słuchamy teraz. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yurino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Tak uważam. Parker dużo wiedziała na temat relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yurino Boarasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yurino Boarasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. To w tych pobocznych. Kurwa, teraz gadają tam przez telewizor. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? W tych pobocznych. Słyszałeś? Nie miałem Silverhanda. Posłuchaj. Może go nie uspokoi. Nie, cwaniaszku, to ty mnie posłuchaj. Tacy jak ty i ona zniszczyli ten kraj. Zabrali ludziom ziemię i uczciwą pracę.
ale póki co ten bar jest mój. Więc nie wiem, to chyba też wypierdala. Na początku wiedziałem, no bo go nie miałem po prostu tak w głowie, ale teraz jak już go miałem, to myślałem, że zacznie mi wyskakiwać, bo normalnie wyskakuje w każdym prawie pobocznym zadaniu, a wiecie, a mi nie wyskakiwał i po prostu się zastanawiam, czy dopiero po rozmowie z nim wyskakuje Silverhand. Także dam wam znać w kolejnym odcinku też, czy tak to właśnie wygląda. Zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Ogólnie nie wiem czemu, poświęciłem ale on z twarzy nie wygląda tak jak taka przyjemna postać. Nie, na przykład Jackie wyglądał zarąbiście. Niestety. Odbiłem się od rogu. Ten wygląda naprawdę jak taki korpus. Wiecie, ja mam kupę floty, jeżdżę Lambo i jestem dopakowany. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku, sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. I ale ręce zrobili naprawdę dobrze. Nogi może nie za bardzo, ale ręce widzę, spoko. Że niektóre rzeczy się nie zmieniają. No siema, siema. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Zostaw mnie w spokoju! Nie musisz rozmawiać. Jak Fury, to Fury, nie? Czego ode mnie chcesz? Ciągle masz mi za złe tamtą noc? Próbowałeś mnie zabić. No zajebiste te ręce. Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Ja pierdolę. Odwal się. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Nie wiem, dlaczego mam ci pomagać. Nie ufam ci. A ja tobie. Na szczęście zaufanie nie jest nam do niczego potrzebne. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku.
Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rock? Czy stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rock słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rock zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Okej, to chyba jeszcze nie będzie mi wyskakiwał w pobocznych, chociaż pojawiły mi się nowe znajdźki zarąbiście, bo jeździłem jak debil i się zastanawiałem, kiedy one się pojawią i zaraz wam pokażę, o co dokładnie chodzi, bo to jest tuż obok, więc od razu, ale chyba pokazywałem na zeszłej serii. Tak, są nowe znajdźki, super. Dobra, ale przejdę się w sumie, jak jestem tak blisko, to przejdę się i mam nadzieję, że Johnny mi wyskoczył już w pobocznych. O, tam mogliście zauważyć, jak fajnie wyglądają twarze i ludzie, którzy się nie zdążą wczytać. Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Jest, tak. Albo zacznie wyskakiwać. Albo super. Mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? Prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Hola! No i chodzi o to, żeby po prostu jakby podejść do tego, nacisnąć kwadrat i zbieramy wtedy jakąś taką kartę. I tyle w sumie. Później Misty nam z tego wróży. Tak naprawdę. Dobra, piękne parkowanie tutaj. Piękne. A my sobie chciałem wam pokazać... O! Chciałem wam pokazać jedną rzecz też. Ponieważ po śmierci... Jacka, co też chyba nagrałem, mam nadzieję, że nagrałem, jeśli nagrałem, to wstawię wam tutaj wstawkę. Zadzwoniłem do jego mamy, bo tak z czystej ciekawości po prostu, nie? No i ona zaprosiła mnie na pogrzeb Jacka, który jest właśnie tutaj niedaleko i myślę, że moglibyśmy sobie to zrobić jako rozbudowę fabuły. Tak, bo tutaj będziemy bardziej tak rozbudowywać niż jeżeli w tamtej serii żeśmy robili. I właśnie tak to zrobimy. Tylko gdzie ten pogrzeb jest? Rozmawiam z Misty. O, widzicie? Tu jest właśnie ta misja, nie? Znajdź wszystkie obrazy, tak? I macie tutaj tarota w mieście. I jak znajdziecie te karty, no to opcjonalnie sobie idziecie do Misty i jest ok. Znaczy nie opcjonalnie, a normalnie z nią gadacie. Tylko opcjonalnie idziecie do Wiktora, nie wiem po co. No ale dobra, to nie jest ważne. Tutaj są taksówki, to też nieważne. Widzimy się w Afterlife. O, no i super, spotka się z mamą. Cudownie, dobra. Także jedziemy sobie, zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądać. Ja mam oczywiście to przetnę w jakiś taki fajny sposób z przejściem, wiecie. Tak. No i witam was z powrotem. Troszeczkę wcześniej kawałek przejedziemy, zobaczycie, jak ta fura jedzie, ale... O nie, nie zdążyłem wam pokazać. Bo wszedł nowy update, w ogóle o godzinie 4 w nocy aktualizowałem grę, w sensie pobierałem następną nakładkę, następna waży kolejne, tam chyba 17 giga ważyła i w sumie ja wciąż tutaj nie widzę za dużo zmian. Kurczę, i chciałem wam pokazać, że jak się szybciej rozpędzę, to nie zdążą się załadować elementy te, które jakby latają w momencie uderzenia i przenikam przez nie, nie? O, nie udało się. O, tak jak tu widzieliście przez chwilę, nie? Zrobię wam to spowolnionym. O, tu się światło nie załadowało, o, teraz dopiero wyskoczyło, nie? No i to się prezentuje aktualnie po aktualizacji, której to była 1.05 czy jakoś tak. O, tak jak widzicie tutaj, ojojoj, ale prześwietlone, patrzcie. No dobra, no to co, no to idziemy na pogrzeb w sumie. A, jeszcze wam powiem, bo wcześniej wziąłem opcję, żeby dostarczyć zwłoki do Wiktora. Się finalnie okazało, że Wiktor go przerobił jakby chyba na części, czy coś takiego. A tutaj wybrałem, żeby zwłoki odwieźć do mamy. Jest jeszcze chyba opcja, żeby wybrać do Misty, albo żeby zaczekał kierowca na ciebie. No ale ty giniesz, więc nie wiadomo, co się później dzieje. I to są jeszcze takie... Dobra, weźmy chętnie. Są jeszcze takie dodatkowe opcje, nad którymi też się zastanawiam, jak to wygląda dokładnie. Na zdrowie! Ej, na zdrowie. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz?
Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie, powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Możemy, nie? Przygotowania. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Chciałbym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. O kurde. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale o kurde. Służył mu też za mieszkanie. O kurde. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz tam klucz. Ej, dobre. Czyli będziemy mogli tam coś troszeczkę naszkudzić, nie? Podkraść tak delikatnie, bo wiecie, motor miał fajny na przykład, nie? Nie ma i miał dwie spluwy. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. ITVO. Trochę powiedziała jak Iwona, to nie? Ja pierdykam, ale jaja. Dobra, gdzie mamy ten garaż? Czy on jest daleko? O, 50 metrów, kurde, 50 metrów, no cudownie. Czyli daleko od mamy tutaj nie miał. O kurde, Misty tu jest. Ale jaja. Ale jaja. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach, mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. No kurde, ale powiem wam, no widzicie, to są takie smaczki, o których ja w ogóle nawet nie wiedziałem, bo myślałem, że misje poboczne są kompletnie niezwiązane z fabułą tak naprawdę, a tu jak widzicie, no pojawiła się Misty na pogrzebie Jacka, pojawiła się mama, którą mieliśmy w przebitkach, bo razem pili w pierwszym odcinku. Także no słuchajcie, no czyli trzeba działać w tych pobocznych też, nie? Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest... No dobra. To bardzo ludzkie. Może. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. O nie, to trochę kijowo, że tutaj pomożesz, bo... W sumie ja chciałem troszeczkę tutaj ukraść, nie? Nie ukrywam, nie ukrywam. Mama, za pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. O, czyli... Możesz mi znaleźć coś takiego? Kurde. Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić w jej. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć. W jakikolwiek sposób. No i w sumie spoko dla nas. Chciałby, żebyś tu była. To kurde. No widzicie? Chodź.
Jest i motor. Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. Ale jaja. Ale jaja. Co tu jeszcze mamy? Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś... No, żaden. Dziś już niedostępny. Tak. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Słuchajmy tego, bo to dość ciekawe w sumie. Lubi używać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad. O, widzicie, i to jest, kurczę, dobry dialog dla warszawskich koksów. A to tu chyba wisi od 2020. No, fejmy ma? Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest celibat. No. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Ładnie, ładnie. O, możemy nawet wziąć. To będzie odpowiednie. Nie, kurde, zrąbałem chyba. Ale ja nie chcę jeszcze wychodzić. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. O, super. Rozejrzyjmy się, jasno, że tak. Pełne. Jego ulubiony. Perła. Żelazny zapas. Pierła. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Proste. Zaraz otworzymy, ale to chyba jeszcze jedna rzecz była. Tak, jest jakiś klucz. Aha, to jest klucz, który pewnie musimy wziąć do tego drugiego pokoju. Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko. Tam możemy wyjść. Nie chcemy wyjść na razie. Przeszukujemy garaż, przeszukujemy. Tu też coś jest. Portfel, a nie książka, kurde. Bo mi jest dzwon. Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy. Zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. W sumie by się nadała, ale zobaczmy, co tam dalej. Myślę, że raczej piłka bardziej. Och, Jackie. Bo piłka pokazuje, wiecie, dwa światy. Jednemu, któremu się udało i drugiemu, tak, któremu się niestety nie udało. O kurde, co to jest? Wszystko w porządku. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką... Chciałem być miły. Nie wyszło. No dobra, patrzmy, co tu mamy. W ogóle Misty bardzo pasuje do niej to imię, nie? Co tu jest? Czy ja mogę to wziąć? Coś tam... Kasa. Dobra, super. Wzięliśmy kasę. Jakieś jego oszczędności. Chociaż tyle. Zostało po takosie. A tako to... Tak, ona fide. Ryba, rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Okay. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Wygląda jak... Jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki... Johnny Walker. Tego, który założył Sensą Tequila? Ten czarny. Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Przynajmniej tak przypomina. Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że Dea Bajo ukradł jej recepturę. Ok.
Okej, co tu mamy jeszcze? Co tu mamy jeszcze? Kurde, ile tu rzeczy jest. O, mamy kompa. Zobaczmy jego wiadomości. Myślę, że tu przyszło jeszcze jedno. W sieci nie będziemy grzebać, ale możemy się podłączyć. Kurde, sorry. Podłączyć. I zobaczymy tutaj to hakowanie. BD. Ja to zrobię wam na przyspieszeniu, bo ja to sobie muszę rozkminić. Kurde, cały czas próbuję zrobić na 3. Raz mi się udało, ale nie wpadł mi... Nie wpadł mi trafik z tego, więc po prostu próbuję jeszcze raz. Dobra, chyba mam jakąś taką kombinację, nie wiem czy mi to wyjdzie, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Zacznijmy sobie od chyba E9, przejdziemy sobie w BD tutaj, przełącz nas na bok, weźmiemy drugie. Później trzecie, tu mamy 4 zapełnione. I później, kurczę, CC. I nie wejdzie nam to, bo zabraknie 5-5. Kurde, no to nie wiem jak to zacząć, nie da się tego zacząć dobrze. No tak na 3 już wiem, że nie zrobię. Chyba, że jest jakaś tutaj rozpina większa i dałoby radę. Aczkolwiek nie wiem, nie wiem. Szkoda czasu, o tak jak widzicie, nawet mi już z automatu założyło, że nie jestem w stanie tego wykonać. No i wykradliśmy 412 kasy jeszcze, także super. Coś możemy wziąć? Wezmę to. Pasuje do niego. Nie. Piłkę weź, człowieku. Dobra, to weźmiemy tą książkę. Kurde, ale zrąbałem. Skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem nie zostawił. Po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Ale jaja. Nie, no chociaż... Czyli to jest tata Jackiego. Stary Gangus. Valentinos oczywiście. To jest Jackie? Nie, tylko... Ojciec i matka. Ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Piękne zdjęcie. O kurde, Misty była punkiem? O, nie odpowiedziała na to. Okej, mamy coś jeszcze? Nie mamy. Ta piłka jest z powrotem? Nie ma. Kurde, no to bardzo niedobrze, bo chciałem wziąć tą piłkę. Pas raczej nie za bardzo, wydaje mi się, ale możemy wziąć tą książkę. No, w sumie tak. W sumie tak, weźmiemy tą książkę, no i wychodzimy. Myślałem, że chociaż motor moglibyśmy przygarnąć ze względu na to, że no... Mama Wells tak nie chciałaby mnie tam widzieć. O kurde. Ale powinna, no. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamy Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. No. To co? Zbieramy się? Tak to było. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do... Ty, ale gdzie ty idziesz, jak mi misję tu pokazuje? Misję. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drąca. O, znowu nie mam głowy. Widzicie cień? Genialne. Czekajcie chwilę, sprawdzę jedną rzecz. A nie, jest jednak. Kurde, ale o, no, wyskoczyło. No dobra, słuchajcie. Pójdziemy na pogrzeb w przyszłym odcinku, bo już dość długo trwa ten odcinek. Także dzięki wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.